9 czerwca wystartują 48 dni Wodzisławia Śląskiego. 3 dni wspaniałej zabawy lokalnie, krajowo i właściwie światowo. Światowo będzie 3 dnia. Wystąpią Francesco Napoli. Marina, Marina, Marina. Będzie też można usłyszeć największe hity brytyjskiej piosenkarki Sonic i pochodzącej z Włoch Alexi. Znam! Między innymi te hity rozbrzmią na stadionie miejskim 11 czerwca. Każdy właściwie, niezależnie od tego, jakiej muzyki słucha, to tak naprawdę przy tych utworach, przy tych gwiazdach będzie się z nami bawił wspaniale. W niedzielę będzie międzynarodowo, w sobotę krajowo. Wystąpią zespół wideo, Monika Lewczuk i Szymon Chodyniecki. Pierwszy dzień świętowania natomiast będzie należał do amatorskiego ruchu artystycznego. Miesięcznik Wspólnota zanalizował pozyskiwanie przez samorządy funduszy unijnych na rozwój i edukację dzieci i młodzieży. Wśród 314 miast powiatowych Wodzisław Śląski zajął wysokie 7 miejsce. To bardzo dobry wynik. W rankingu oceniano pozyskiwanie funduszy unijnych w latach 2006-2015. Nie ma w Wodzisławie Śląskim placówki edukacyjnej prowadzonej przez miasto, w której nie byłoby żadnego realizowanego projektu. To między innymi właśnie nauka pływania, między innymi projekty związane z rozwojem różnego typu kompetencji, projekty, dzięki którym mieliśmy dodatkowe zajęcia z logopedami, pedagogami. Łącznie dzięki pozyskanym funduszom unijnym zrealizowano kilkadziesiąt projektów. Ci uczniowie spisali się na medal. Drużyna pojechała, no i zajęła 3 miejsce, z czego jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo dumni. Uczniowie szkoły podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim zajęli 3 miejsce w kategorii wyzwania artystycznego na 12. Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności we Wrocławiu. Niesamowite przeżycie i takie, które zapamiętam do końca życia. Zdobyli mnóstwo pozytywnych komentarzy. Uczą się współpracy w zespole, co jest bardzo ważne. Takiej tolerancji dla pomysłów, nie tylko swoich. Zmienił się nasz tok myślenia, taki nierandomowy. Nauczyłam się myśleć inaczej niż inni, na pewno. Wyjazd do Wrocławia był nagrodą dla drużyn, które zajęły czołowe miejsca podczas 2. Wodzisławskiego Festiwalu Kreatywności. Wodzisław Śląski we Wrocławiu reprezentowało 8 drużyn.